Księga Wyjścia. Rozdział 12. Przez 7 dni nie znajdzie się w domach waszych żaden kwas, bo kto by spożył coś kwaszonego, winien być wyłączony ze zgromadzenia Izraela, tak przybysz, jak i urodzony w kraju. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy przestrzegać Boże przekazania w duchu i w prawdzie. Bo Jezus nie zniósł prawa mojżeszowego, ale je wyniósł na poziom duchowy. 11. przykazanie Tory zabrania nam trzymania kwasu w naszych domach przez 7 dni po Pasrze, to znaczy w czasie trwania święta Przaśników, które pokrywają się z oktawą wielkanocną. W znaczeniu duchowym kwas to obłuda, rozwiązłość, nieprawość, nienawiść i błędne nauki, które przedkładają tradycje ojców nad Słowem Bożym. Odsyłam do 9. przykazania Tory, link powyżej. Poprzednie przykazanie w sposób pozytywny kazało nam usunąć kwas z naszych domów pierwszego dnia po Pasrze. 11. przykazanie jest sformułowane negatywnie jako zakaz przechowywania kwasu w naszych domach przez 7 dni. Sprawa jest bardzo poważna, bo jest obłożona karą ekskomuniki. W znaczeniu duchowym Kościół jest naszym domem, a kwas jest symbolem grzechu. Można więc interpretować 11. przykazanie biblijne jako nakaz rocznego usunięcia grzechu z naszych wspólnot. W Kościele katolickim takie zadanie spoczywa na biskupie. W idealnym świecie biskup powinien co roku wysyłać następujące życzenia wielkanocne swoim owieczkom. Drogi Zdzisławie, z okazji świąt paschalnych składam Ci najserdeczniejsze życzenia. Zauważyłem, że w tym roku trwałeś z uporem w jawnym grzechu ciężkim. Zgodnie z 11. przekazaniem Tory, niniejszym wręczam Ci powiadomienie o Twojej ekskomunice. Mam nadzieję, że to Cię doprowadzi do skruchy i pokuty, tak abym przy najbliższych świętach Paschy mógł Cię przyjąć z powrotem na grono Kościoła. Z wyrazami szacunku, Twój biskup. Czy zgadzacie się z taką interpretacją? Zapraszam do dyskusji w komentarzach do filmu na YouTubie.